prosili coś o odpoczywaniu i nie bez powodu wybrałem do tego centrum miasta. Dzisiaj żeśmy trochę popracowali razem z Archim i to nawet dobrze, bo to się świetnie wiąże z tym tematem, o którym chcę dzisiaj powiedzieć właśnie. Jeszcze nie skończyliśmy w sumie, więc jeszcze muszę wrócić się do nagrywania tam. Widzieliście już mnóstwo rzeczy, którymi się na co dzień zajmuję. Studia, filmowanie, jakieś zakrystie, no wszystko. Dzisiaj łączymy trochę wszystko. Co ja mogę robić, no? Kręcimy film. Życie youtubera jest ciężkie. Strasznie. Trzeba ustawiać kamerę. To coś o odpoczywaniu. Jestem bestią, która kocha komputer. Ale w życiu nie chciałbym pracować przy komputerze. Mogę to robić, jasne. Natomiast wolałbym jednak pracować z ludźmi bezpośrednio. I zawsze tak robiłem. Bardzo dużo czasu w życiu spędziłem przy kompie i zauważam jedną taką rzecz. Odpoczywanie przy komputerze jest absolutnie nieefektywne. Kiedy mogę tak wyjść na dwór sobie, pojeździć na desce, na rolkach, cokolwiek zrobić, ale na zewnątrz, to przynosi zupełnie inne efekty. Tylko jest jeden problem. Kiedy jestem tak zmęczony i po prostu mi się nie chce, to trzeba się przełamać, żeby wyjść. Wiecie, pójść spać czy usiąść do kompa jest prosto. Jesteś zmęczony, jesteś w domu, siadasz i koniec. Natomiast jak jesteś zmęczony, tak, ale wyjdziesz na dwór, to nagle zyskujesz nową energię. Kiedy jestem tak zmęczony, że no postanowię, że posiedzę trochę, poglądam jakieś filmiki, coś takiego, ja nie wiem, ale po tym jestem chyba bardziej zmęczony niż byłem. Natomiast jak wezmę sobie na przykład dechę i pojeżdżę po mieście, zupełnie coś innego. To tak brzmi, jakbym mówił tylko do dzieci, nie? Natomiast nie. Dzieci chyba łatwiej wychodzą na zewnątrz niż wy dorośli. To nam się nie chce. To właśnie nam się nie chce, dorosłym. Siadamy przed kompem, siadamy przed telewizorem i biernie spędzamy swój czas. No i właśnie w ten sposób się męczymy, jeszcze bardziej. Nie bój się jeździć na rolkach czy cokolwiek robić na świeżym powietrzu. Nawet czasami nieświeżym jak w Krakowie, ale przynajmniej na zewnątrz. No i tyle. Już skończyłeś nagrywać? O, chodźcie, no przestańcie tam. Możecie coś powiedzieć fajnego. No to skończyliśmy pracę na dzisiaj, wracamy do domku. Nagrywanie dźwięku, wersja specjalna. Mikrofon podłączony do telefonu, zawsze przydatny jak wieje trochę. Tym bardziej, że odległość zawsze jest trochę większa niż do vloga. No i teraz mamy faktycznie czas, żeby chwilę odpocząć. Koncert Jedno Ciało w Jednym Duchu na rynku. Nie, bardzo ładne. Nieźle. A czy jakiś piękny? No. Nie, Kraków jest nocą bardzo ładny. Tylko te tłumy, nie? No to właśnie chodzi, żeby o to chodzi? Był klimat, żeby byli ludzie. No to prawda, turystycznie. Pracować. Proszę ja ciebie w tych wszystkich ciałach. No. Poświęcony. Dobrze. Wracamy i idziemy spać. A ojciec jeszcze idzie pracować, tak? Tak, jeszcze troszkę, trochę coś szarpniemy. No to ja się żegnam. No cześć.